Cześć, tutaj VD, witam was w nowym odcinku Bitwy Tygodnia. Tak jest, kolejna Bitwa Tygodnia, zaskakująca, prawda? Bo ostatnio Bitwy Tygodnia pojawiały się co kilka miesięcy, a tu proszę, mamy Bitwę Tygodnia, w końcu kolejną. I dzisiaj mamy dla was KW2R, jest to premiumowa wersja KW2, Ragnarok dopisek. Mamy tutaj za starami tego właśnie czołgu radzieckiego The Real Galaze, nie wiem jak to wymawiać, ale powiedzmy, że Galaze, będę go nazywał Galaze, o ile nie zapomnę oczywiście. No i mapę Ensk, jak widzicie, dość dobre losowanie, głównie siódemki i szóstki, to czy same siódemki i szóstki, mogło być gorzej, mogły być ósemki, natomiast tutaj było całkiem przyjemne losowanie i kolegi nie rzuciło na ósemeczki, więc nie powinien mieć aż takiego trudnego zadania, chociaż spotkałem się ostatnio z taką opinią, że na ósemkach tym czołgiem gra się po prostu łatwiej przez to, że czołgi przeciwnika również strzelają troszkę wolniej i jest więcej czasu na wyjechanie, oddanie strzału. Tutaj komuś właśnie w momencie skraca środek w międzyczasie, kiedy ja sobie opowiadam o strzelaniu do ósemek i dostaję strzał za 750, takiego klapsa ojcowskiego za to, że za bardzo wyjechał do przodu, był po prostu puścił wodze fantazji i został momentalnie tutaj spacyfikowany przez naszego KW2, jak ma ten kolega Galazze, tak? Przez Galazze został spacyfikowany. Piękne trafienie w bok, ten czołg nie ma za dużo pancerza na boku i przyjął strzał z pocisku burzącego. Oczywiście KW2, tego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, jest to czołg legenda. Tak naprawdę każdy próbował pewnie grać na KW2 przy pomocy tutaj właśnie trolla. No naprawdę, jeżeli dobrze traficie jakiś czołg, który ma niedużo pancerza z pocisku burzącego, to jesteście go w stanie odesłać do garażu na jedno trafienie. T28 HTC to już jest troszkę bardziej opancerzony przeciwnik, tutaj jest za rogiem, zostało mu 214 HP i w tym momencie wydawało mi się, że Galaze spróbuje wyjechać i go dokończyć po prostu, ale on pozostaje cierpliwy, cofa się troszkę 1-3 w tym momencie, nie chce ryzykować głupiej straty HP. Jak widzicie, tutaj na tej linii pomiędzy linią F i G nie ma dalej czołgów z jego drużyny, więc po prostu nie próbuje podjeżdżać za bardzo do przodu. KW2 to czołg, który nie ma za dużo pancerza, zwłaszcza na 7 tierach, zwłaszcza na 8 tierach i również HP-kami nie może tu się tutaj jakiś strasznie nie pochwalić. Oczywiście jest w stanie przyjąć jakieś strzały, ale naprawdę te HP bardzo szybko tutaj będą mu spadały, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, nie ma jakiegoś super pancerza. T28 HTC w tym momencie podjeżdża sobie na środek mapy, niszczy V-kę, natomiast zostaje zgąskowany przez kolejny czołg, czyli PZ-4S i w tym momencie jest ustawiony bokiem do naszego KW. KW wyjeżdża, wypłaca mu tutaj za 214 i wysyła go do garażu. Drugi frag, niestety tutaj drużyna Galaze, drużyna zielona przegrywa, jest 3-5. W tym momencie będzie próbował po prostu T29, tutaj bardzo, bardzo odważnie celuje. Takie strzały w pobliżu tyłu sojuszniczych czołgów z KW2 to jest raczej zbyt duże ryzyko, bo można trafić swojego sojusznika i zadać mu ogromne obrażenia, zwłaszcza w tył czołgu. Na szczęście T29 w tym momencie się cofnął. Galaze oddaje strzał za 400, zdejmuje gąskę ISowi i KW2 drugi wykańcza go, więc mamy kolejny czołg skasowany. 7 tier, bardzo ważne, żeby takie czołgi jak najszybciej niszczyć, te czołgi top tierowe. 6-7, MT-25 wjeżdżał tutaj od tyłu na bazę SU-100, linią 1 również, więc pomału drużyna zielona zaczyna być zamykana przez przeciwników. MT-25 tam szaleje między artyleriami, spogląda Galaze troszkę na niego, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, czy nie wjeżdża mu gdzieś na tyłek, może będzie w stanie go zniszczyć, ale SU-100 w tym momencie skraca sobie linią 1, wyjeżdża, pokazuje bok, piękne trafienie bez jakiegoś dłuższego celowania. Szkoły strzelania z KW2 są dwie, jedna mówi o tym, że trzeba skupić do końca, ładnie przycelować i strzelić i wtedy być może się trafi, a druga jest taka, że celowanie jest dla słabych po prostu i tylko ludzie małej wiary celują, więc nie celujecie, strzelacie po prostu na wiwat i liczycie na to, że serp akurat pociągnie dobrze za wajchę i ten pocisk po prostu wejdzie. MT-25 troszkę przycelowane, piękne trafienie, 373, ten czołg nie ma nigdzie pancerza, tak naprawdę na tyle, żeby ten burzak nie wbił się w niego, więc to musiało wejść po prostu za wszystko, co miał w tym momencie. 2018 tutaj damage nastrzelane, 2018 rok, przypadek, tak sądzę. Skorpion na środku, T-29. No i KW2 tam na ogrysku, podjeżdża sobie Galaze zobaczyć na środek, na tą środkową ulicę, po to, żeby zobaczyć, czy T29 gdzieś tutaj się nie toczy, jest i ma full HP i to będzie ogromny problem tak naprawdę, ponieważ ten czołg jest bardzo mocno opancerzony. Zobaczcie, nie celuje w niego, wybiera sobie Skorpiona, to jest bardzo dobre zachowanie, bo Skorpiona jest w stanie zgasić na raz, będzie lufa jedna skończona, no ale w tym momencie ma problem z T29. T29 bez problemu będzie w stanie go wykończyć. Po pierwsze ma działo, które bardzo mocno bije po 320, czyli może wziąć na 3 strzały tutaj naszego KW2, no a po drugie ma full HP, więc w tym momencie kolega w T29 powinien po prostu zraszować typowo
naszego KW2 i go wykończyć jak najszybciej, nie czekać, nie dawać mu czasu na przeładowanie, natomiast popełnia pierwszy podstawowy błąd, czyli nie skraca dystansu do KW2. Pozwolił mu przeładować, pozwolił mu się schować za budynkiem. Tutaj w tym momencie Galazę patrzy, czy nie ma gdzieś przestrzału na T-34-85M. Gdzieś tam mignął przez chwileczkę, ale to oczywiście nie było do trafienia. No a przede wszystkim ma tutaj problem z T-29. Wyjeżdża do tyłu, stara się przetrwać ten czołg, no ale widzicie, trafia w budynek. Bardzo duży błąd tutaj popełnił Galazę, ale za chwilę zobaczycie, że T-29 popełnia jeszcze większy, bo w tym momencie powinien za wszelką cenę próbować skrócić po prostu naszego KW-2 i jak najszybciej podjechać, żeby przeładować, żeby nie zdążył przeładować KW-2 i zadać mu kolejny cios. Jeszcze tylko dwa strzały od T-29 tak naprawdę dzielą tutaj KW-2 od garażu i w tym momencie T-29 popełnia kolosalny błąd. Nie możecie wyjeżdżać żadnym czołgiem bokiem do KW-2. Jeżeli wyjeżdżacie bokiem albo tyłem do tego czołgu, po prostu dajecie mu szansę na to, żeby was przebił pociskiem burzącym, zniszczył amunicję albo podpalił, tak? Te pociski zadają ogromne obrażenia modułom wewnętrznym i jeżeli tylko uda się przebić takim pociskiem, to bardzo prawdopodobne, że was podpali albo po prostu wysadzi wam amunicję i wszystko zakończy się w wielkim wulkanie ognia i fajerwerków. No i w tym momencie T-29 właśnie taki błąd popełnił. Przyjął strzał za dokładnie 962, podpała i cały czołg na jeden strzał zszedł. T-34-85 zaplankowany ładnie, zajęty cały czas tym AT-7, nie mógł zareagować. Powinien się domyślić, że jeżeli T-29 spadł, to KW-2 zaraz się tutaj zainteresuje właśnie nim. No ale jak widzicie, nie zrobił tego. M44 z przodu, AT-7 to było go zaatakować, ale zostaje tutaj zgaszony jeden strzał. M44 musi oczywiście w tym momencie przeładować, więc KW-2 Ragnarok postanawia to wykorzystać. Podjeżdża sobie szybko, pocisk jest przeładowany, w tym momencie burzący oczywiście, no i nie będzie podjeżdżał z tej najbardziej oczywistej strony, z której pewnie by się M44 tego spodziewało, tylko spróbuje podjechać od tyłu, jakoś go zaflankować. Zostały 3 czołgi przeciwnika w tym momencie, 7 fragów na koncie The Real Galazę, no i ma szansę na zrobienie 10 killi. Ładnie zajeżdża tutaj AT, jest w tym momencie odwrócony, nie ma szansy na reakcję w żadnym wypadku. No i dwóch przeciwników. Oni oczywiście w tym momencie wiedzą, gdzie jest KW-2, bo się w tym momencie musiał zaświecić. Kiedy strzelił, artyleria próbuje oddać w niego strzał, ale nie trafia na szczęście. 246 punktów życia tutaj na koncie KW-2, no i musi uważać bardzo na tego jamnika. Jak Panzer 4, to jest czołg, który dysponuje działem 88 mm, a to działo jest w stanie zadać tyle obrażeń, żeby zniszczyć naszego KW-2, więc nie może tutaj wyjeżdżać na pewniaka. Do tego pewnie jeszcze nie wie, ile dokładnie ten jak Panzer ma HP. Zajeżdża go z tyłu w tym momencie, wyjeżdża od linii 1, tutaj przycelowuje, nieszczęście nie trafia, uderza w bok budynku, więc KW-2 próbuje wycofać. Jeszcze zdążył przyjąć jeden strzał, natomiast bardzo, bardzo słabo to, bo jak Panzer sobie wylosowało, gdyby miał odrobinę więcej szczęścia przy ręgie, no to mógłby tutaj zniszczyć naszego KW-2, ale KW-2 odwraca się, strzela bez dłuższego celowania. 9 frag na koncie tutaj właśnie kolegi w KW-2 Ragnarok. No i tak wygląda ta gra. Oczywiście w tym momencie została Arta, ale to już jest formalność, żeby tą Artę zniszczyć. Widzicie, została wyświecona, chowa się Galazę za budynek, nie będzie wyjeżdżał na nią frontalnie teraz w tym momencie raczej. Tak jest, zobaczył, że Arta jest schowana za rogiem budynku, czyli nie może mu zadać strzału, więc teraz przejeżdża. Gdyby ona była tutaj wcelowana, to na pewno by nie wyjechał w tym momencie i będzie próbował ją objechać po prostu przez budynki. KW-2 jaki jest, każdy widzi. Wiem, że jest wielu fanatyków tak naprawdę tego czołgu, bo i u mnie na czacie, na streamach się bardzo dużo osób przewija. Posiadam ten czołg, ponieważ dostaliśmy go w prezencie od 2G, można powiedzieć, więc udało mi się nim troszkę pograć i muszę powiedzieć, że naprawdę zabawa jest przednia. Oczywiście, jak to bywa z RNG, tak? Czasem jest zabawa super, a czasem powoduje ten czołg niesamowitą irytację, kiedy strzały z niedużej odległości przycelowane po prostu nie wchodzą tam, gdzie byście chcieli, albo zadają jakieś śmieszne obrażenia, no ale po prostu taki jest urok KW-2. 10 fragów na koncie Galazę. Myślę, że ciekawa bitwa pokazująca, jak tym czołgiem można pograć, jak przede wszystkim grać spokojnie, nie szarżować i starać się wykorzystywać po prostu te jego pojedyncze mocne uderzenia, tak? Czyli zajeżdżać czołgi, znajdywać takie miejsca, które możecie przebić, od boku próbować strzelać bardzo dużo do czołgów i pomalutku po prostu zdobywać te swoje obrażenia, nie narażając się zbytnio oczywiście na otrzymywanie strzałów, bo tak jak powiedziałem, ten czołg nie ma za dużo HP wbrew pozorom, no i przede wszystkim nie ma zbyt mocnego pancerza, bo jakby nie patrzeć, jest to kadłub z czołgu 5 poziomu. Tyle w tym odcinku Bitwy Tygodnia. Zapraszam was na kolejny odcinek na moim YouTubie. Zapraszam was również do mojego Twitcha, gdzie streamuję regularnie w poniedziałki, środy i piątki oraz w weekendy po godzinie 18. Nie tylko WOTA, ale WOTA jest tak naprawdę wiodącą grą w moich streamach, na moich streamach, więc
Jeżeli wpadniecie w ten dzień, to powinniście zobaczyć od czasu do czasu jakąś fajną bitewkę. No i tyle. Napiszcie, czy macie KW2, czy lubicie KW2. Domyślam się, że duża część z was ma po prostu KW2 zwykłe drzewkowe, które od czasu do czasu lubi wyprowadzić na spacer i poczęstować kogoś bułką za 850, prawda? Na pewno takie KW2 gdzieś tam schowane macie w swoim garażu. Dobra, tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.